Cześć. Dzisiaj kolejny odcinek The Last of Us. Tak trochę inaczej było w niedzielę. Jeżeli chodzi o odcinek, to bardzo fajny. Mamy tutaj bezpośrednią kontynuację poprzedniego wątku. Mianowicie Joel i Ellie muszą wydostać się z Kansas City. No i w tym pomaga im dwójka uciekinierów właśnie z tego miasta. Mamy tu przedstawioną całą sytuację, jak doszło do, można powiedzieć, rewolucji, jak zostali wybici żołnierze oraz są wyłapywani kolaboranci. No i tak jak mówiłem, Joel w zamian za ochronę dwójki uciekinierów z miasta zgadza się, by im towarzyszyli. Dzięki temu ścigani udaje im się uciec, opuścić miasto. Dopiero na peryferiach tutaj ci buntownicy ich dopadają. Wywiązuje się strzelanina. No ale następuje zwrot akcji. Niespodziewany. Można powiedzieć, że dzięki niemu właśnie naszej czwórce udaje się uciec. Niestety, jak to bywa w tego typu serialach, w końcu nasza dwójka ponownie pozostaje sama. No i kontynuuje już dalszą drogę tylko w swoim własnym towarzystwie. Odcinek bardzo fajny. Ponownie dość długi. Bardzo ciekawie poprowadzony. Naprawdę serial, jeżeli chodzi o adaptację gry, to jeden z lepszych, jaki widziałem, jak nie najlepszy. Na bardzo wysokim poziomie. Bardzo polecam. Tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia następnym razem, hej!